Dobry wieczór. W piątek 12 stycznia minęła godzina 23. Czas na ostatnie wydanie Silesia Flash. Na ten moment czekały tysiące, by nie powiedzieć dziesiątki tysięcy osób. Rozpoczynają się ferie. Co prawda jeszcze nie dla uczniów w województwie śląskim, ale na pewno dla tych, którzy organizują zimowy wypoczynek. Będzie to bardzo intensywny czas. Jak wyglądają ostatnie przygotowania i czy białe szaleństwo będzie droższe niż zazwyczaj? To sprawdzała Magda Sincewicz. Warunki na stoku rewelacyjne, temperatura odpowiednia, baza noclegowa gotowa, podobnie jak i restauratorzy. Pora, by do Szczyrku przyjechali ci, którzy właśnie rozpoczynają ferie. Bardzo serdecznie zapraszamy do Szczyrku. Czeka tutaj na was ponad 40 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, od tras takich rodzinnych, od tras nawet można powiedzieć dziecięcych do nauki, po trasy profesjonalne, zawodnicze. Szczyrk to narty, snowboard i tutaj zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje wspólny karnet na wszystkie ośrodki narciarskie. Ośrodki, które od wielu tygodni przygotowują swoje stoki dla miłośników białego szaleństwa. Ceny karnetu uzależnione są od wielu czynników. Wieku, liczby dni, godzin czy sposobu nabycia ski pasu wahają się od około 70 do prawie 1000 zł. My jesteśmy przygotowani od dłuższego czasu, już jeździmy od początku grudnia, więc u nas sezon jest cały czas w ruchu, w pełni. Na ten moment mamy większość tras uruchomionych, mamy przygotowane, śnieżymy kolejne, od weekendu uruchomimy kolejne koleje, także zapraszamy bez względu na wiek i tych dużych, i tych małych przede wszystkim, bo wiemy, że rozpoczynają się ferie zimowe. Jeździć na nartach, sankach czy snowboardzie można kilka godzin, cały dzień lub wieczorami. A jak już spalimy odpowiednią liczbę kalorii, dobrze jest gdzie wrócić, by się zrelaksować i posilić, aby kolejnego dnia móc znowu wyruszyć w teren. Czeka ośnieżony Szczyrk, jeżeli chodzi o trasy narciarskie, czy dla osób, które jeżdżą na snowboardzie, to jak najbardziej jest to przygotowane, ale też piesze wędrówki, także też można z tego jak najbardziej skorzystać. Można oczywiście przyjechać sobie na cały taki pakiet i w zasadzie o nic się nie martwić, czyli po prostu oczywiście zakwaterowanie, oczywiście rano śniadanie w formie bufetu, żeby mieć siłę na ten stok, ale też kolejne kolacje, czy jakąś obiadokolację, czy w formie bufetu, czy po prostu jakąś serwowaną, no to już w zależności od tego, jak kto lubi. A co lubią turyści? No sport, przede wszystkim sport, młodzież. Trzeba przyuczać do tego też, że sport to zdrowie. I tak trzeba tego się trzymać, nie? Uważam, że każdy gdzieś tam znajdzie ten swój czas na tą przerwę. Jedni szusują teraz, inni nie będą mieli ten czas potem, także no każdy znajdzie ten swój czas dla siebie, no uważam. Czego co więcej chcieć? Bezpieczeństwo i dobra zabawa i to jest najważniejsze. To wszystko czeka na nas w Beskidach, także w ferie. Ten serwis zaczynamy od wypadku, do jakiego doszło na drogowej trasie średnicowej. Kilka godzin trwały korki po tym, jak na katowickim odcinku trasy doszło do dwóch kolizji samochodów ciężarowych. Wszystko dlatego, że jeden z samochodów ciężarowych przewrócił się na bok. Paweł Jędrusik. Jeszcze kilka godzin po kolizji, do której doszło około 5 nad ranem, samochody ciężarowe blokowały prowadzący w kierunku centrum Katowic pas drogowej trasy średnicowej. Przyczyną kolizji były prawdopodobnie trudne warunki panujące w tym czasie na drodze. W pierwszej kolejności kierujący tirem jadąc w kierunku na Katowice, na centrum Katowic, nie dostosował prędkości do panujących warunków, utracił panowanie nad pojazdem i w wyniku czego ciężarówka przewróciła się na bok. Chwilę później w tym miejscu pojawił się drugi samochód ciężarowy. Jego kierowca, widząc co już się wydarzyło, chciał uniknąć zderzenia z leżącym w poprzek drogi samochodem. Skręcił w lewo i przebił bariery oddzielające pasy ruchu. W dwóch kolizjach nikt nie został ranny, ale na czas usuwania pojazdów i uszkodzeń konieczne było wytyczenie objazdów, przez co powstały duże korki. Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez czasowe zamknięcie ruchu dla samochodów podążających drogą numer 902, sorpcji płynów eksploatacyjnych oraz paliwa, które wyciekło ze zbiorników tego pojazdu, a także o odłączeniu akumulatorów celem zapobiegania rozwoju ewentualnego pożaru. Wiadomo już, że kierowcy obu samochodów ciężarowych byli trzeźwi. Prawdopodobnie cała sprawa zakończy się dla nich także mandatem.
Głośno jak w Gołębniku zrobiło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i to dosłownie za sprawą wystawców, którzy zjechali się z całej Polski, by pokazać swoje hodowle skrzydła tych mistrzów. Gołębie pocztowe to sportowcy i podobnie jak ci gatunku ludzkiego potrzebują treningów, odpowiedniej diety, ale też relacji ze swoim trenerem hodowcą. Oczywiście, by osiągnąć najlepsze wyniki. Jak wyglądają te osiągane w handlowych negocjacjach, sprawdzała Fatima Orlińska. Ponad 1,5 miliona euro. Za tyle wylicytowano na jednej z aukcji w Belgii najdroższego gołębia pocztowego w historii. Co pokazuje, że wbrew temu, co potocznie o tym gatunku się uważa, są to ptaki cieszące się dużą popularnością. Tego dowodem są również międzynarodowe targi gołębi pocztowych, które już pierwszego dnia odwiedziły tysiące pasjonatów. Przede wszystkim to hodowcy, którzy na swoim koncie mają już pewne sukcesy. Zawody to jest, komisyjnie się wkłada na poszczególne loty, jest dystans 100 km, 200, 300, 400, 500, 1000, nawet 100 km, w którym właśnie tutaj jesteśmy mistrzami Polski z żoną właśnie, no to jest ten supermaraton, no to jest najdłuższe dystansy, tam musi być 700 ponad kilometrów, 900 i 1100 km, nie? No i to są już takie, nie ma przypadku, nie? To już musi być jakość gołębi, genetyka, no i szybkość. Gołębie można wytrenować i jak mówią hodowcy, to nieustanna praca. Nawiązanie dobrej relacji z ptakiem powoduje, że gołąb pocztowy zawsze wraca do gołębnika, co zawdzięcza tak zwanemu magnetycznemu zmysłowi powrotu. Ponadto kierują się węchem i wzrokiem, a oko dla hodowców to na przykład wyznacznik rozpłodowy ptaków. Przeważnie ostatnie trzy lotki powinny być mniej więcej równe. 10 lotek ma normalnie gołąb, te najlepsze okazje bywa, że mają 11 lotek. Jak przyznają hodowcy i prawdziwi pasjonaci gołębi pocztowych, pojedyncze egzemplarze potrafią naprawdę sporo kosztować. Chcąc zacząć od takich z wyższej półki, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu nawet kilkuset złotych tylko za jednego gołębia. Gołębie to narkotyk, najgorszy z możliwych, bo z tego nie da się wyleczyć. Cenę gołębia wpływa pochodzenie, geny, jakość, rodzina, ogólnie. Czyli po prostu rasowce to są? Rasowce. To są gołębie typowe do lotów, hodowane do rozpłodu i do zawodów. To są gołębie uniwersalne od lotów do 100 do 800 km, a te gołębie są loty powyżej 800 km. Gołębie pocztowe to po prostu sportowcy. Dlatego hodowcy, którzy hodują je, trenują i dzięki wspólnej pracy zdobywają trofea. Hodowca bez gołębia sukcesu nie osiągnie, a gołąb bez wsparcia człowieka nie osiągnie najwyższych lotów. Gołąb musi być zbudowany harmonijnie, czyli to musi wszystko pasować. Czyli ogon jak gdyby w jedno piórko, wszystko co pozwala mu jak najszybciej dotrzeć do domu. Rozumiem, że człowiek jako hodowca ma na to jakiś wpływ? Można mieć wpływ, aczkolwiek my parujemy zawsze dobre gołębie z dobrymi gołębiami. To jest jak gdyby największy sukces przynosi i najszybciej można dojść do takiej naprawdę topowej gołębi. Wyobraźmy sobie, że gołębie przez kilka tygodni pod rząd pokonują od 100 nawet do 1200 km, więc one muszą dostać odpowiednią karmę, odpowiedni zastrzyk energii, żeby taki cały sezon lotowy przetrwać. Więc produkty są bardzo ważnym dodatkiem w hodowli każdego hodowcy gołębi pocztowych i no nie ukrywam, że produkty są którymś z czynników, który wpływa na sukces. 15. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach potrwają do 14 stycznia włącznie. Na pasjonatów czeka tam aż 1800 okazów gołębi i ponad 150 wystawców. Przekornie nazwany Licho w połowie listopada został potrącony przez samochód. Młody wilk leżał nieruchomo na poboczu drogi, unosząc jedynie głowę. Dzięki szybkiej reakcji ludzi trafił do środka rehabilitacji dzikich zwierząt myśli Królik w Bielsku Białej. Dziś już możemy powiedzieć, na początku stycznia wilk wrócił do swojego naturalnego środowiska. Jak do tego doszło, o tym dokładnie opowie teraz Magda Sincewicz. Licho został potrącony przez samochód na ruchliwej DK58. Dzięki ekspresowej reakcji służb informacja o rannym zwierzęciu natychmiast trafiła do Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Został poddany zabiegowi zespolenia złamanej kości w tylnej łapie, a następnie kilkutygodniowemu leczeniu. Na początku stycznia wrócił do Puszczy Piskiej. Wszystko się świetnie zakończyło. W związku z tym wilk został wyposażony w obroże telemetryczną, żeby można było śledzić jego dalsze losy. Przy okazji jeszcze zrobiliśmy badania molekularne DNA tego wilka, żeby zobaczyć skąd on jest. Także genetycy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wykonali to. I to wszystko złożyło się na doskonały wynik. Znaczy wypuściliśmy tego wilka, on w ciągu kilku godzin trafił od razu do swojej rodziny. Ponieważ my wytropiliśmy, gdzie jest jego rodzina, założyliśmy fotografię.
to pułapki. Wiedzieliśmy dokładnie, gdzie tego wilka wypuścić. Po kilku godzinach już był ze swoim rodzeństwem. Nagraliśmy potem to rodzeństwo, zrobiliśmy tropienia, zobaczyliśmy na punkty z telemetrii, gdzie on przebywa i zobaczyliśmy no, piękny obrazek, kiedy te młode wilki razem już z tym wypuszczonym młodym pozostawiły lekowiska wokół takiego pnia świerka, który ma nisko zawieszone gałęzie. One tam leżą, wszystkie wyglądają troszkę jak prezenty pod choinką. Na koniec tego serwisu odwiedzamy z kamerą fascynata i kolekcjonera w jednym, który wspólnie ze znajomymi ułożył właśnie puzzle składające się, bagatela, z 60 tysięcy elementów. Pan Mirosław Kaczmarek od lat zbiera różne puzzle, w swojej kolekcji ma ich już około 2,5 tysiąca. O tym, jak składa się takie rekordowe pod względem wielkości puzzle i gdzie można zobaczyć końcowy efekt, opowie teraz Paweł Jędrusik. What a Wonderful World to obecnie największe puzzle na świecie. Liczą 60 tysięcy elementów i przedstawiają mapę świata, na której narysowane są najciekawsze lub najbardziej charakterystyczne budowle. Ja je składałem w ten sposób, że one tam były normalnie spakowane, jak w oryginale, w 60 woreczków po 1000 elementów i w 3 pudełka. I umówiłem się z moimi koleżankami z grupy, że weźmiemy każdy po jeden karton i ewentualnie ułożymy to, żeby było szybciej czy co, nie? To szybciej pozwoliło na złożenie puzzli w 8 miesięcy. Oczywiście nikt nie układał ich codziennie, ale w miarę posiadanego wolnego czasu. Teraz efekt tej pracy można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. Te puzzle dotarły tutaj w postaci 60 plansz, które trafiły do tej sali, w której się znajdujemy. I tu właśnie trwał ten taki najbardziej skomplikowany proces połączenia tego w całość i stworzenia takiego podklejonego dywanu, który można w każdej chwili zwinąć. Mimo ułożenia tak dużych puzli, pan Mirosław nie ma dość układania i jak sam zapowiada, w najbliższym czasie zamierza ułożyć kolejne, tym razem składające się z ponad 40 tysięcy elementów. Sam od ponad 20 lat kolekcjonuje puzzle. Zacząłem to układać, to głównie zbierałem auta, zwierzęta, takie rzeczy, no ale jak już delikatnie już nie było jakich obrazków układać czy co, no to później wchodziłem już co się dało, bo później już mnie nie jeden kolega zbuntował, że czemu ty nie układasz na ilość czy coś, no to już potem trzeba było wszystko brać, czy bajki, czy nie bajki, no już każde się brało, nie? A te największe, które właśnie ułożył, kupił na licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne jutro o godzinie 16. Spokojnej nocy. Dobranoc.